Cześć i witam was w nowym odcinku z serii Tomb Raider Reboot. Tak jak wtedy widzieliście, trzeba było uruchomić, znaczy uruchomić nie, tylko dojść po prostu do tego miejsca, gdzie właśnie są te, jak to powiedzieć, transportowce ładunków. Do nich trzeba było dojść i jakoś dotrzeć do Grima, więc rozpoczynamy właśnie od tego. Raczej wszystko mam. Jednego obozu, no ale to jeszcze dojdzie. Nie spodziewałem się, że to wszystko znajdę. Grim! Jesteś tam? Uważaj do Borsza! Pokaż im pazur killera! Daj im popalić! O nie. Co się zatrzymało? No nie, nie trafiłem, no. Nie obok beczki. No nie, no mogłem w głowę trafić, no. Nic się nie odzywałem, ale... Nie trafiłem. Oj! Gdzie jesteś? Uciekł. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz nie za krawędź! Nie! O, Grim dobry. Jest kurwa. No nie. Już nie pamiętałem, jak on zginie. Chuj go zabrał razem. Nie. Grim zapłacą mi za to. Będzie trzeba się wspiąć. Muszę się dostać do pałacu. Gdzie ten pałac jest? Tam na górze, mam się. Pozbieramy tylko wszystko i idziemy dalej. Wszystko i wszystkich. Wszystko? Chyba tak. Ich dużo tutaj więcej było.
poznikali po filmiku raczej. Dobra. Nic mi się raczej tutaj nie pokaże. Bo to już chyba końcówka tej tej lokacji. Nie no. Normalnie tam chyba trzeba iść. Czy nie? Nie wiem. Nic nie ma, więc raczej tak. No to... Okej. No, wiadomo. Już się robi. Wow, się zacięło coś. Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Rot. Rot? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rot, tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Nie trzeba wciskać walkie-talkie, żeby rozmawiać? On sobie siedzi obok i rozmawia. Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. No dobra. Szkoda, że snajperkiem nie można sobie tutaj pograć. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Rod. Daj im jakiś znak. Ja idę po Sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam Sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Dobra, tutaj nie wiem, czy jeszcze jakieś ulepszenia doszły, czy nie. Muszę chyba jeszcze znaleźć jakieś te punkty, żeby można było ulepszyć. Tu nic nie ma. Raczej. Dobra. O Jezu, jak to wygląda. Dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi i się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. To już jest takie przejście, gdzie tak naprawdę nic chyba się nie znajdzie, bo w takie miejsce już się nie wraca. Powiedzmy tak. Bo tu jest coś w stylu jak w Underworld, że po prostu wracasz i możesz znaleźć całą resztę tych znajdziek. Laro, jeśli coś mam ich na muszce. Nie dorwałeś tam. No to dalej. Możesz to jeszcze tutaj wziąć, wracając się. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko oni, oni. Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest?
Mały włos. Nie widzę go. No chociaż trochę akrobacji to jest. Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczą. Zaczekaj. Teraz! Ciekawe co by było, gdybym skoczył. Stój! Zaczekaj! Już prawie go mam! Ruszaj! Stój! Czekaj! Czekaj! Laro, chyba masz czystą drogę. Chyba jesteśmy kwita. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! To było ryzykowne, ja pierdolę. I znowu uciekanie po dachach. Rozsypujące się przejście. Jak zwykle w tej grze. No, wszystko po prostu się rozwaliło. Rod, wchodzę. Jesteś tego pewna? Wydostanę ich. Wrócę. Ludzie po tamtych rzeczach, obiecuję. Po tych tamtych miejscach chodzą, mieszkają, a wystarczy, że trochę poskaczesz po ich dachach i już się zawaliło. No, idziesz kobieta? Się zaczyna chyba moja najmniej lubiana część gry. Tam trzeba iść, a tam jest przejście. A. Tu coś po prostu urosło. Więc jednak tam. Tylko, że tutaj chociaż wygląda jak grobowiec. Bracia, słuchajcie mnie! Za świata zewnętrznego byliśmy niczym. Lecz tutaj jesteśmy Solari, dziećmi słonecznej królowej. Prowadziła nas tutaj nie bez powodu. Wiem, że pragniecie wolności. Wiem, że pragniecie uciec z tego miejsca. Jednak aby tego dokonać, musimy wyzwolić naszą królową. Tak jak my, tak i ona jest tu więźniem. Jeśli zdołamy ją uwolnić, uwolnimy samych siebie. Ta dziewczyna, w jej żyłach płynie krew tej krainy. Może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Himiko, jesteś pierwszą i ostatnią. Przemów do nas. Co nie trafiło? Przez ciebie zginął nasz brat. Teraz ja zabiję. Jak po mordzie dostała. Wladimira, do tego z początku na pewno. Przyprowadźcie ją. Sami Ruscy? Dimitri, Nikolaj. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej.
Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Wow. O co chodzi? Ona. Ona jest wybrana. Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, Konradu. Żebyś się nie zdziwił. No i teraz. Desperacki pomysł. Nie wydaje mi się, żeby mogła przeżyć upadek. Zejdźmy tam. Chodźcie. Dziękuję. Tym, co... krew i flaki nie przeszkadzają, to mogą dalej oglądać. Bo dalej będzie jeszcze gorzej. Tak mówię, najmniej lubiana przeze mnie lokacja. To jakoś podpalić? Już nie pamiętam, czy... jakoś to było... Jak się zmieniał tryb strzelania? Nie, to nie to... A, tu, no jest. Strzał, celowań, alternatywny strzał, spacja. To jakoś jeszcze inaczej było. Wybór łuku głównej broni. Aha, więc da się podpalić jednak. To ona gdzieś ma tą zapalniczkę? Eno. Szybko przejść teraz, zanim gaz wróci. O. Bez ognia by nie przeszło tutaj. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w Bractwie Solarii. Tak długo jak Matthias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do Bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni.
Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Okej. Okay. Teraz tak naprawdę... Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matthias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli na niego wsiądziemy, zginiemy. Dobra. To czekan jednak odebraliśmy od niego też. Nie tylko łuk. Zdążyli go zabić? Tu jest też tak, nie wiadomo, co mamy zrobić. Ci ludzie tutaj się męczą. A z drugiej strony nie chcesz ich zabić. No to później. Pierwsze sprawdzę, co tutaj mamy. Jak on mnie wystraszy? Skąd on? Stamtąd? Dobra. To jest jakieś przejście małe jeszcze? Co by mi zrobił, ale lepiej nie ryzykować. Wolałbym wszystko znaleźć, bo nie chcę mi się tutaj wracać. Skrzynia stoi. No ale co oni by zrobili z tymi częściami?
Aha. To takie rzeczy teraz trzeba robić. Gdzieś tu widziałem, chyba na górze. O właśnie. To wygląda na początek XVIII wieku. Czarne jedwabne wachlarze były używane podczas obrzędów pogrzebowych wysoko postawionej szlachty. Dobra. I teraz tak. Raczej wszystko tutaj. No poczekaj, mapę mam? Nie, mapy skarbów nie mam, więc możliwe, że coś tutaj jeszcze zostanie. Górą tutaj wlazłem, to trzeba iść z powrotem tam, gdzie... No właśnie. Niech to pierdolnie. Dobra. Idziemy dalej. No to tutaj. Nie, że ten sufit się jeszcze nie zawali. Pewnie znowu trzeba będzie zatkać ten zawód w dole. Jak będzie luźny, to zostawmy go po prostu dla następnej zmiany. Ej, tylko wracaj szybko. Chciałbym dokończyć partię. Dobra, dobra. A co jeśli przekręci się domyślą, jak to wszystko puścić z dymem? Kurde. Racja. Nie cierpię tego miejsca. Słuchaj, ja pójdę sprawdzić, a ty możesz tu zostać. Dzięki, bracie. I co on będzie robił? No nawet jest i widać. A gdzie tamten? Po raz dalej. Ale jak on przeszedł? On miał maskę? Go skrzynki. Niech tylko mapę znajdę. Tu wszystkie wziąłem? Uważaj, bo bałagan robisz na plaży. Spokojnie, i tak przegrywasz. Cholera, nie, znów to samo. Zajmę się tym. On miał butle. Nie wybuchło? W warca by sobie grał. Kochanie, nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy. Twoja mama wpakowała się w kłopoty i... Być może długo nie będzie mogła wrócić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale chcę, żebyś wiedziała, że walczyłam o ciebie. Wszystko, co robiłam w życiu, było dla ciebie. Cały ten czas z dala od domu. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, wszystkie poświęcenia. Przepraszam za wszystko, przez co będziesz musiała przejść beze mnie. Jeśli nie wrócę, znajdź Konrada Rota. Nigdy go nie poznałaś, ale to najlepszy człowiek, jakiego znam. I jest twoim ojcem. Masz jego oczy. Jesteś światłem mojego życia i kocham cię najbardziej na świecie. Tu się dowiadujemy, że Reyes ma dziecko z Rotem. No to nie wiem.
Dlaczego od razu się wzięła za atak jakby? No, tutaj jeszcze jest skrzyneczka. Wachlarz wykonany na specjalną okazję. Prawdopodobnie ślub. Nie wygląda na więcej niż kilka lat. Nie, to trzeba pierwsze. Tylko. O, i teraz można wyjść na górę. Powinienem właściwie wrócić i zacząć szukać tych. No, to że podpalaczka. Może jakieś znajdę. Może małe cięcie zrobię. Chyba nie ma nic. Ciągle strumień jakby leci. Tej krwi, czy wody ze krwią, z krwią, czy... Dlaczego ona tak powoli idzie? Tutaj nie ma. Bug. Tak patrz, że to światło jakoś tutaj pada. Okej. Thank you.
właśnie. Dobra, chyba dalej trzeba iść, bo i tak tu nic nie znajdę. Więc jednego już mam więcej. Nie, nie będę strzelał. To tylko stracę te strzały. Zaktualizowano mapę? Aha, tu jest mapa. Okej. No tak, tu na górze. To co odblokowałem. Czy gdzie ta mapa? Czy tu na dole? Trzeba wejść. Jak to było? Gdzieś tu ta mapa jest. O Jezu. Tam na górze jest. A teraz tak, tam na górę trzeba jakoś wejść. Aha. Chyba dobrze podejrzewałem, że trzeba na tamte skrzynki. Będę kończył ten odcinek. O, zapomniałem, że tu tak cuchnie. No co? Nie wzięła się za to? Lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Z nami nie rozmawiał. Chcę jednego z więźniów. Tego nowego, którego dopiero co wrzucili. Dobra, pokaż. A potem zaprowadzimy go do Nikolaja. Razem. No tak, w porządku. Okej. Się pojawił. O Jezu.
To jest przez to właśnie, że to trzeba po cichu robić, a ja zrobiłem to głośno. Tam coś leży. Już? Czy to po prostu ten... alternator, tak, no. Myślałem, że jednak coś znalazł. Aha, okej. Okay. Jednak się da wspinać. Po tym. No i jest mapa. Teraz tylko znajdywać te powieszane te trupy. Pozbieram to wszystko. To jest okej. No, to będzie wszystko. Normalnie bym to inaczej rozegrał, no ale już tak wyszło. Ja po prostu się tutaj zatrzymam i w następnym odcinku z tego miejsca też zacznę. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Cześć!